Witajcie kochani, czekam właśnie na, chciałam powiedzieć taksówkę, ale to by była wyjątkowo nieprawda. Czekam, kontynuując, na honoratę, która ma po mnie przyjechać, ponieważ umówiłyśmy się na lunch w Witkacu, w restauracji Koncept 13, którą już pokazywałam wam w jednym z vlogów, on się wam tutaj gdzieś wyświetli na górze. Opisywałam ją wam też w specjalnym takim wpisie na blogu, także tych z was, którzy tego wpisu nie czytali, oczywiście odsyłam na moją stronę. Natomiast umówiłyśmy się z honoratą po pierwsze na lunch, a po drugie chciałybyśmy też wstąpić do butiku Louis Vuitton, częściowo na zakupy, a częściowo po to, przynajmniej ja, ponieważ po ostatnim filmie z Karoliną na temat porównania torebek Pochette Métisse i Croisette, znowu odsyłam tych z was, którzy nie widzieli tego filmu, do nadrobienia zaległości. Znowu link się wyświetli tutaj na górze. Zdecydowałam się na to, żeby zareklamować torebkę i w związku z tym, że był to drugi raz, ponieważ dla tych z was, którzy nie pamiętają, niedługo po tym, jak kupiłam Pochette Métisse, zaczął odchodzić od niej glazing i wtedy wymieniono mi ją od ręki. A teraz znowu po kilku miesiącach pojawił się ten problem właśnie z glazingiem. I ja, wymieniając poprzednio torebkę na nowy model, miałam nadzieję, że drugi raz ten problem nie wystąpi, ale po raz kolejny wystąpił i ja nie miałam ochoty już wymieniać jej znowu na nowy model, więc ją zareklamowałam. I słuchajcie, dzisiaj otrzymałam informację, że mogę przyjść do salonu i odebrać voucher na tę kwotę, dokładnie taką samą, którą zapłaciłam za Pochette Métisse. Wtedy kosztowało ona 6000 zł, ponieważ ja już tej torebki nie chcę i postanowiłam po prostu ją sobie wymienić na inną. Także mam nadzieję, że dzisiaj po prostu tego dokonam i odzyskam swoją torebkę jakąś do noszenia na co dzień. Oczywiście zapraszam was do tego, żebyście spędzili dzień ze mną, a raczej z nami, czyli ze mną i z honoratą. Zobaczcie, jak wygląda lunch. To jest takie menu degustacyjne składające się z 5 dań. Także zakładam oczywiście, że będzie dobre, bo zawsze tutaj jest dobre jedzenie. Tylko wezmę sobie wersję bez wołowiny i zamiast tego zupę rybną. Słuchajcie, dostałam surowe żółtko i nie sądzę, żebym to zjadła. Wygląda ładnie, ale chyba je zaraz zrzucę. Jest oto nasze piąte mini danie, czyli deser. I co to było? To jest deser cytrynowy z jakąś posypką i z czymś tam jeszcze. Ja w ogóle się śmieję. Nieważne z czym. Przychodzą do nas celnerzy i za każdym razem przedstawiają nam te dania. I używają takiego wysublimowanego słownictwa, że nie rozumiemy 80% i muszę dopytywać co i jak, bo ja rozumiem, wiecie, tylko mięso, mielone, coś bardziej skomplikowanego, no niestety nie dosiada to do mojego mózgu. Także powiedz, czy dobre właśnie. Także jesteśmy tutaj przy deserze i w końcu się odzywamy, ale myślę, że dobre było jedzenie dzisiaj również. Oprócz tego jajka chyba, którego nie zjadłyśmy. Najlepsza była zdecydowanie bulion grzybowy z jakimiś tam pierożkami. Także polecamy bulion, a my teraz zajmiemy się tutaj piciem kawy i dalszą rozmową. W sprzedaży jest już nowa torebka Pochette Métisse, skórzana, w kolorze czerwonym, aczkolwiek będzie dostępna w kilku różnych wersjach kolorystycznych. I podstawowe różnice, jakie widzę, to to, że po pierwsze ma tutaj ten dzyndzelek, ma nadal glazing, także uwaga, uwaga. Pasek regulowany oczywiście w kolorze czerwonym
i środek ma lepszy, w sensie łatwiej go utrzymać w czystości. I ta torebka jest... Ile kosztuje? 7350 zł, tak? Także teraz jest jeszcze taka wersja, więc jeśli macie ochotę, to oczywiście zachęcam do zapoznania się z tym nowym modelem. Wróciłam już do domu i muszę wam powiedzieć, że będąc dzisiaj w Louis Vuitton zdecydowałam się na to, żeby wykorzystać od razu swój voucher i wymieniłam sobie torebkę. Tak naprawdę poszedł Métis na, wiecie jaki model? Nie zgadniecie. Uwaga, uwaga, Croisette! Postanowiłam pokazać wam, powiedzieć wam od razu, na jaki model wymieniłam, dlatego że już robiłyśmy z Karoliną film porównujący te dwie torebki, także myślę, że bez sensu byłoby robić odrębny unboxing Croisette. Oczywiście ja w międzyczasie, słuchajcie, napisałam tekst z tabelą porównującą torebki Pochette Métis i Croisette, także zamieściłam go dzisiaj na blogu, więc dla tych z was, którzy są ciekawi, zachęcam do zajrzenia do tego artykułu. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. Natomiast co, słuchajcie, ciekawe, ja miałam do wykorzystania voucher na kwotę wyższą niż cena Croisette, ponieważ Pochette Métis jest droższą torebką, w związku z czym postanowiłam też od razu wykorzystać pozostałość tej kwoty z vouchera i kupiłam sobie coś jeszcze, ale nie pokażę wam tego dzisiaj, ponieważ zbieram cały czas rzeczy do takiego zbiorczego hola, w którym powiem wam, jakie akcesoria i jaką odzież kupiłam. Także pozwólcie, że jeszcze trochę będę was trzymać w niepewności. I jeszcze wam coś muszę powiedzieć. Otóż Honorata również kupiła dzisiaj torebkę Croisette. Także teraz mamy we trzy tę samą torebkę, czyli Karolina, ja i Honorata. I myślę, że byłoby świetnym pomysłem, gdybyśmy się kiedyś spotkały i sfotografowały właśnie z tą samą torebką. Kto wie, może kiedyś to nastąpi. Tymczasem pozwólcie, że się z wami pożegnam, ponieważ zamierzam teraz spędzić trochę czasu ze swoimi zwierzaczkami. Mam tutaj na myśli głównie Lorda, który drapie w drzwi wejściowe, ponieważ koniecznie chce wyjść na spacer. A ja z moimi kotkami chodzę na spacer i one chodzą na smyczy sobie grzecznie. Także pozwólcie, że tutaj się zlituję nad Lordem i wyjdę z nim na świeże powietrze. Tymczasem bardzo wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Zachęcam cały czas do subskrypcji mojego kanału, klikania kciuków w górę, zamieszczania komentarzy i oczywiście śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Gorąco was pozdrawiam i do zobaczenia niebawem.